Ja myślę, że przywitacie ich dramatyczne wydarzenie. Kochani rodzice, cieszymy się waszą obecnością, a najbardziej to chyba się cieszą te nasze pociechy, bo kiedy jesteśmy razem, to jest najpiękniejsza chwila. Dzisiaj chcą wam złożyć najserdeczniejsze życzenia. Te najmłodsze nasze pociechy z przedszkola będą wam życzyć najwspanialsze życzenia, które przekażą wierszykiem, piosenką, tańcem. Myślę, że jak nawet się lekko pomylą, to pamiętajcie, żebym powtórzył jeszcze raz, ale chodzi o to, żebyście ich nagrodzili. To będą się cieszyć na pewno waszą obecnością. To jest najpiękniejsza chwila, jak jesteście razem z nimi w przedszkolu. Już dzisiaj was zapraszamy na sobotę, bo też będą wspólne zabawy. A najpiękniej życzenia one wam przekażą. Pani Marta poprowadzi dzisiejsze spotkanie. Witam serdecznie, zapraszamy na program artystyczny przygotowany specjalnie dla mamy i taty z okazji ich święta. Zaśpiewamy Polskanowę.
Biedronko. Wyjdź. Wyjdź. Wyjdź na słonko. Wezmę ciebie aż na łączkę i poproszę o twą rączkę. Oburzyła się Biedronka. Tutaj siebie płonka. Nie spam, siuniata i nie lata. I się stawił lepiej nie, bo ja jestem piekołata, a pan nie. Poleciała, powiedziała co wiedziała i czy prędzej odleciała. Wieczorem ślub już brała z muchomorem. Wstały, wszystkie dzieci wstaną. Wiktoria Wychoda, Kapelusz. Wiktoria chyba podejmi. Dziękuję. A teraz zapraszamy na piosenkę. Przyszły mamy do przedszkola. Zawsze. Zawsze się usiądę i buziaka da.
Potem moją mamę, ona całą sesję u tej papy mamy nigdzie nie znajdziecie. Majeczka. Mamo. 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 Powiedz. Mamo, powiedz, mamo, zrób. Mamo, pokaż, mamo, kup. Mamo, dziura, mamo, jeść. Mamo, boli. Mamo, boli, mamo, jeść. A dziś? A dziś święto jest, mamusi. Dziś, mamusiu, nic nie musisz. Sama wszystko zrobię domu, tylko mamo, trochę pomóc. Zuzienka w lasie. Nikt. Tak dobrze nie ma mamy, bo najlepszą mamę mamy. Proszę. I gotuje, ściska nas i całuje, a więc mi tato kochani ją razem z tatą. Ona się
poproszę Polenkę. Przywita wszystkich Tatusiu. Pewnie. Pewnie się ucieszysz, Tatusiu kochany. Się odwoju księciu. A teraz tak, czy jesteś mały, czy jesteś duży, wiesz do co do czego w życiu służy. Szczotka do szorowania, do kopania łopata, a do czego służy tata? Kto nam powie? Do trzepania czegoś. Do chodzenia gdzie? Do chodzenia ze wsi, na lody i na pasek. Do przynoszenia czegoś, kto powie? Dorota. Do przynoszenia wypłaty, żeby potem był pękaty. Borys nam powie, do czego tata jest potrzebny. Zawstydził się, ale on mówi, że jego tata chętnie wkręca śruby i przybija gwoździe w domu. Do czego jeszcze? Do leżenia gdzieś. Kto mi powie? Gdzie tata lubi leżeć? Do leżenia na tapczanie. Kiedy mama robi pranie. Jak tata czyta gazety, to co mama wtedy robi? Kto mi powie? Ja. Wiktoria, powiemy? Do czytania gazety, kiedy mama smaży mu kotlety. A Hubercik powie, do czego tata jest jego potrzebny? Do koszenia trawy. Ten tata codziennie trawę kosi. Codziennie. Nie ma czasu, kiedy ta trawa chyba urosnąć. I do uśmiechania się do kogoś. Do kogo ten tata się uśmiecha najczęściej? Kto mi powie? Kto? Kto? Laurusia? Do uśmiechania się gdzie? Do mamy. Kto powtórzy? Do uśmiechania się do mamy. Do mamy. Czy tatusiowie lubią się uśmiechać do mam? Tak? Proszę się uśmiechnąć do siebie. I to, co wymieniliśmy, to tata do tego służy tata dobrze oswojony. Zapraszamy na piosenkę o tatusiu. Thank you.
Zaśpiewamy 100 lat. Głośno, wyraźnie. Jeszcze raz. To jeszcze raz. 100 lat. 100 lat.